Uszanowanie, mamy dzisiaj środę. Środa, kolejny dzień zresetowanego dropu. No także krótko o tym, co się wydarzyło na rynku. Na początku Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów. Jeżeli chcecie, możecie sobie wejść, odebrać tutaj nagrodę. O, tu chyba będzie jakiś ten. Znowu małpa. Co? Jak to? Czemu tak? Odrzuciły li mnie. Pierwszy raz. Dzięki. Zachęcam do odebrania nagród. Można sobie wygrać coś. No i w sumie co więcej? Strona do wymieniania skinów, nie? A teraz do odcinka. Bo tak trzeba. Więc. Skrzynia kilowat spada o kolejne 30%. Tak jak tydzień temu, tak i dzisiaj. 30% w dół to jest cena, o którą kilowat się spierdzielił, tak to trzeba przyznać. No i co w związku z tym? To jest coś takiego, że ogólnie to każdy wie, że tak się powinno wydarzyć. Każdy się tego spodziewa i każdy to rozumie i nikt nie kupuje tej skrzynki, nie? To nie jest tak, że o coś tam i tak dalej. To jest dosyć logiczne, że tak się wydarza. Ciekawi mnie w sumie, czy ROI jakoś się tej skrzynki nie podbiło, bo wczoraj już było dosyć wysokie. Pytanie, jak tam z zetkinami, ale tego nie sprawdzamy, bo tu nie o to chodzi. W każdym razie, kilowat rzeczywiście, że tak to ujmę sobie, spadł. Jakie to ma konsekwencje? Konsekwencje tego są takie. Znowu. Ja mówię, to nie jest nic dziwnego, że on spadł. On będzie spadał. To nie jest nic dziwnego, ale jednak konsekwencje to ma. Ponieważ to jest dosyć dużo pieniędzy zabranych z rynku. No pytanie jak dużo i pytanie czy to wpływa jakkolwiek na ten rynek. Czy kilowat to już nie jest jakby, że to nie jest inwestorski item, tylko to jest na tyle konsumpcyjny item, że w zasadzie to nic on nie zmienia. To by było takie moje podejście do tego tematu, ale 30% urywa się co tydzień z wartości, więc warte to jest do omówienia. Dodatkowo, jakieś skrzynki załamania i te wszystkie skrzynki po prostu dalej lecą sobie w dół. No nie dzieje się z nimi nic tutaj konkretnego. Dzieje się tak jak się działo, czyli będziemy dostawać coraz to niższe pewnie ceny z czasem. I zaczynam się zastanawiać, tak szczerze mówiąc, czy w momencie, jeżeli dostaniemy za chwilę skrzynkę odrzutu za jakieś pewnie 50 groszy czy coś takiego, czy nie zacząć w nie wrzucać pieniędzy, bo tak czy siak, zawsze te skrzynki, jeżeli już jest hossa, i tak obrywają nią po prostu i lecą do góry. Więc się zastanawiam, czy pod hossę to nie jest jakieś dobre zagranie, żeby w ten sposób dywersyfikować. Ja uważam, że raczej nie, w sensie, ale myśli takie zawsze można mieć. Zajebiście, że mam teraz oferty. To fajnie. Ale ogólnie zawsze myśli można ogólnie takie mieć. No, zajebiście, że powiedziałem dwa razy ogólnie. W ogóle zajebiście, ale można w ten sposób myśleć. Tak mi się wydaje. Więc jeżeli ktoś jakoś rozpatruje to, to może na 50 groszach w skrzynkę odrzutu, jeżeli ona będzie tyle kosztować, albo na przykład na 70 groszach w skrzynkę załamania. Tak bym ogólnie podcelował w to. W ten oto sposób. No chyba, że skrzynka ukończenia węża też w jakiś sposób zostanie wyjebana, jeżeli chodzi o cenę, bo wiadomo, że z dropu już została. I to by ogólnie tyle można by było rzec o skrzynkach. No cóż, będziemy chyba dostawali co tydzień już niższe te ceny, a szkoda, bo to jest element dosyć ważny na rynku, jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, cenotwórstwo ze skrzynkami. To jest jednak takie dosyć, bym powiedział. No, jeżeli ceny skrzynek ogólnie są duże, to łatwo w takim razie jest normalnym ludziom dostawać pieniądze. Bo jeżeli na przykład skrzynka snów i koszmarów nie kosztuje 2 zł, tylko 9, to łatwiej jest wydrobić ją i za te 9 zł da się więcej kupić. Więc to ogólnie wspomaga tak jakby konsumpcję na rynku. A jeżeli są te ceny niższe, to po prostu gdzieś tam bardziej inwestorzy się tym wszystkim interesują i tak dalej. No różne są stadia, nie? W których to działa. To na tyle w sumie w tym filmie. Co mam więcej gadać? Ok.